mistrz Eckhart, żyjący od około 1260 roku do 1327. Chociaż mistyka nie jest filozofią ani teologią, nie jest doktryną, ale doświadczeniem, a gdy jest w słowie wyrażona opisem doświadczenia, w którym mistyk Boga spotyka, to jednak jest taki obszar, gdzie doświadczenie i filozofia, wolno rzec, mówią do siebie. Mistyk wie o Bogu coś, czego filozof nie wie. Gdy jednak mistyk szuka słów, by tę wiedzę wyrazić, staje się, choćby nie chciał, filozofem, ale takim filozofem, któremu reguły zdrowego rozsądku i logiki zawadzają i który zniewolony się czuje te reguły omijać i porzucać, by mówić o tym, o czym mówić nie można. Pewno najznakomitszym z tych mistyków filozofów jest mistrz Eckhart. Jak wielu mistyków, których nawiedzała pokusa panteistyczna, był dominikaninem. Oskarżali go franciszkanie. Eckhart sporządził pismo obronne, gdzie wykazywał prawomyślność poglądów, czasem uderzająco śmiałych, jakie w dziełach swoich i kazaniach niemieckich wypowiadał. Wkrótce po jego śmierci papież Jan XXII potępił jednak 28 zdań z tekstów Eckharta wyłowionych. 17 z nich były to zdania heretyckie, a pozostałe 11 podejrzane o herezję, źle brzmiące i zuchwałe. Jedna sprawa porusza myśl Eckharta – jedność człowieka i Boga. Gdy trzeba tę jedność opisać w mowie teoretycznej, nie zaś w modlitwie, dziwne paradoksy nieuchronnie wychodzą na jaw. Jakże, bo mogą w jedności się zbiegać dwa byty – człowieczy, więc skończony, stworzony, w czasie i przestrzeni żyjący, a przy tym grzeszny, woli słaby i słabego rozeznania, oraz boski, więc absolutny, wszechmocny, wszechwiedzący, poza czasem i przestrzenią, doskonały, niestworzony. Jakże tę jedność pojąć? Eckhart czyni rozróżnienie między Bogiem osobą, jakim jest Bóg w Trójcy Świętej, a boskością, niewysłowionym, niepojętym dnem bytu, którego Bóg, osoba, jest przejawieniem. Pewnie trudno by znaleźć podstawę tego rozróżnienia w Biblii, ale to rozróżnienie trafia w najbardziej kłopotliwą, bolesną sprawę mowy teologicznej. Osobą jest każdy z nas, ludzi żyjących. Bóg tedy, jeśli jest osobą, jest nią w tym samym sensie, co ja i ty. Nie wiemy jednakże, jak ktoś, kto jest osobą właśnie, może być wszechobecny, żyć poza czasem, także przeszłości i przyszłości żadnej nie ma, ani pamięci, ani przewidywania, ale wszystko w nieruchomym teraz ogląda. Nie rozumiemy, co to znaczy, że ów absolut bezczasowy świat cały razem z czasem z nicości stworzył. I po co mu był ten świat, skoro byt w sobie zamknięty i doskonały niczego nie potrzebuje? Jakoż powiada Eckhart, że wolno uznać, iż świat był odwieczny. Wydaje się to przeciwne biblijnej idei stworzenia. Z drugiej strony, skoro Bóg jest bezczasowy, byłoby bluźnierstwem i obrazą boską sądzić, że w jakimś momencie postanowił świat stworzyć, bo tak mówiąc, czynilibyśmy zeń istotę w czasie. Bóg poza czasem tworzy to, co chce tworzyć. Świat jest wiecznie w jego duchu, czyli jest taki sens, w którym świat jest odwieczny, jak Bóg. Są wedle Eckharta dwa rodzaje czasu, ale trudno nam to pojąć. Co więcej, Bóg i byt są tym samym, bo Bóg z siebie samego tworzy, nie zaś z jakiegoś tworzywa, które by niezależnie od Niego istniało.
Wolno przeto powiedzieć, że cokolwiek jest, jest Bogiem, jako że jest z Boga. W szczególności człowiek, to znaczy dusza ludzka, jest z Bogiem nieoddzielnie złączona. Jedno z heretyckich twierdzeń Eckharta powiada, że w duszy jest coś niestworzonego i niestwarzalnego. Należy więc sądzić, że w jakimś istotnym znaczeniu dusza jest Bogiem. W różnych formułach wyraża się ta sama dziwna prawda. Nie ma różnicy między jednorodzonym Synem Bożym a duszą, podobnie jak to, co białe, nie może być czymś różnym od białości. I czyż nie mówi święty Augustyn, że Bóg jest bliższy duszy niż ona sama sobie? Bóg z kolei jest ponad wszelkim imieniem, jakie mu się nadaje. Nie można go nazwać dobrym, ani lepszym, ani najlepszym. Boga dobrym zwać to jakby białe zwać czarnym. Takie o Bogu zwroty mogłyby zadziwiać albo osłupiać. Są one jednak zgodne z radykalną neoplatońską tradycją w myśli chrześcijańskiej, w szczególności z traktatami Dionizego Pseudo-Areopagity. Istotnie, jakąkolwiek nazwę Bogu damy, będzie ona nieodpowiednia. Nasz język służy do opisywania rzeczywistości skończonej, nie zaś absolutu. Nawet powiedzieć, że Bóg jest dobry, to opisać go w jakimś jego odniesieniu do stworzeń. Ale Bóg, jakim jest sam w sobie, nie może być opisywany przez odniesienie do czegoś, co Bogiem nie jest. Nie wolno podpowiadać, że obecność stworzeń sprawia, iż Bóg jest dobry, że więc nie byłby dobry bez stworzeń. Bóg nie może przecież od nich być zależny. Z drugiej strony, jedno ze zdań potępionych Eckharta głosi, że wszystkie stworzenia są czystą nicością. Nie powiadam, że są czymś nieznaczącym albo czymś zgoła, ale że są czystą nicością. Jakże to, można by zapytać, jest więc dusza zarazem Bogiem i niczym? Ale i takie pozorne dziwactwa myślowe nadają się do obrony przy neoplatońskich założeniach. Bóg jest przecież niepodzielny. Gdziekolwiek i jakkolwiek jest, jest w całości. Jeśli w duszy jest, jest tam w całości. To, co stworzone, znika. Gdzie indziej dowiadujemy się, że gdy Bóg rodzi mnie jako swojego syna, to ja jestem Jego synem jedynym. Przeobrażam się tak, jak w sakramencie chleb staje się ciałem Chrystusowym. A przecież poza tym, co nieskończone, nic być nie może. Człowiek pokorny to czyni, co Bóg czyni. Ma moc taką samą nad Bogiem, jak Bóg nad nim. Dusza z Bogiem zjednoczona nie może kierować swojej uwagi ku niczemu innemu. Jeśli cokolwiek innego niż Bóg zaprząta naszą myśl, to już nic z Boga nie widzimy. Bóg chce być w świątyni duszy mojej, a gdy tu jest, na nic innego miejsca nie ma. Często jednak Eckhart mówi nie tylko o tym, co nieuchronnie jest, ale także o tym, co się staje. Mówi więc o narodzinach Boga w duszy, a więc o jakimś procesie, który, jakby się wydawało, może zajść, ale nie musi. Wszystkie paradoksy Eckhartowego pisania dają się wyjaśniać w ramach pewnej tradycji chrześcijańskiej, gdzie pozostają paradoksami, ale muszą takimi być, bo właśnie odnoszą się do rzeczywistości doskonałej i nieskończonej, której mowa nasza nie potrafi ogarnąć ani dotknąć. Pamiętajmy wszelako, że te i inne paradoksy pojawiały się w kazaniach wygłaszanych do ludzi prostych,
a w każdym razie niewtajemniczonych w sekrety neoplatońskiej metafizyki. Musiały więc siać niepokój i trudno się dziwić, że pobudzały czujność inkwizycji. Nieraz mogą się wydawać przeciwne wszystkiemu, czego skądinąd dowiadywali się ludzie z nauczania w kościele. A więc Bóg nie jest dobry? A więc ja jestem nicością, czyli nie istnieję? A więc ja mogę całkowicie w Boga się zamienić, Bogiem zostać i tak dalej. Ale to, co Eckhart mówi, nie jest tylko jego spekulacją filozoficzną. Znany teolog niemiecki Rudolf Otto w dziele traktującym o wschodniej i zachodniej mistyce ukazuje uderzające zbieżności między Eckhartem i kilka wieków wcześniej odeń żyjącym indyjskim mistykiem Acharya Sankara. Słowa są inne, ale ta sama intuicja przewodnia i nie tylko u tych dwóch, ale u wielu mistycznych pisarzy wschodu i zachodu. Nie jest to wynik wzajemnych wpływów czy zapożyczeń, ale podobieństwo pewnego źródłowego doświadczenia, pewnego rdzennego pokładu duszy, który wychodzi na jaw w podobnych odkryciach, jakie czynią ci, co z największym trudem usiłują dotrzeć do dna bytu. Buddyści, chrześcijanie, hinduiści, platonicy. Oni wiedzą, że gdyby im się wydawało, że Boga rozumieją, muszą wiedzieć, że to nie Bóg. Uzbrojeni w narzędzia języka, które do innych zadań są powołane, nieustannie brną w semantyczne i logiczne kłopoty, gdy chodzi o to, by wyrazić jedność ducha ludzkiego i niewysłowionego absolutu, któremu obce są wszelkie rozróżnienia, i w tej jedności wykryć drogę ostatecznego zbawienia. Królestwo Boże jest tuż, jak Eckhart powiedział. Skoro Bóg jest dobrem nieskończonym i skoro tym samym jest byt i Bóg, a nasze ludzkie zadanie polega na tym, by wyrzec się wszystkiego, co nie jest Bogiem, nie tylko bogactw i zaszczytów, ale również świętości i Królestwa Niebieskiego, gdzie jest miejsce na zło, które jest niczym stosownie do nauki Augustyna? Jak większość mistyków panteistycznej skłonności, Eckhart prawie nie zauważa potęgi zła w świecie, a jego marginesowe i bardzo nieliczne uwagi o grzechu i piekle są na tyle niejasne, że nie jest pewne, czy wieczne kary naprawdę istnieją. To, co w ogniu piekielnym gorze, to grzech, a więc nicość. To, co złe, zawsze musi być w tym, co dobre, i bez formy dobra nie może być rozpoznane. Grzech i zło nie mogą istnieć, to nie są skutki czegoś, lecz tylko braki, defekty. Dowiadujemy się co więcej, że im cięższe są grzechy człowieka, tym bardziej Bóg gotów mu jest wybaczyć, tak iż one nikną w otchłani boskiej szybciej niż ja okiem mrugnę. Mało tego, skoro człowiek dobry ma własną wolę, całkiem woli boskiej się poddać i tego tylko chcieć, czego Bóg chce, wynika stąd, że gdy Bóg chce, bym grzeszył, ja nie mogę chcieć nie grzeszyć. W każdym uczynku naszym, również złym, czy chodzi o zło winy, czy o zło cierpienia, tak samo świeci chwała Boga. A ten, kto Bogu bluźni, bluźnierstwem swoim Boga wychwala. Grzesznie kogoś oskarżając, Boga sławimy i tym bardziej Go sławimy, im bardziej w tym oskarżeniu grzeszymy. Kiedy natomiast o to lub owo, to jest o jakieś dobra szczególne się modlę, to modlę się o to, by Bóg sam sobie zaprzeczył o coś, co jest negacją dobra i Boga. Powiedzenia takie najoczywiściej nie do przyjęcia, nie do zrozumienia dla zwyczajnej dewocji i łatwo podejrzane o to, że sprzyjają grzechowi albo na grzech przyzwalają,
są całkiem zgodne z tą teologią, wedle której Bóg jest wszystkim, człowiek zaś jest niczym i ma jakby wyzbyć się próżni swojej, co Bogu opór stawia, i zezwolić Bogu, by całkowicie duszę człowieczą zastąpił. Ale w rzeczy samej te wybuchy mistyczne, jakiekolwiek prześwieca w nich uwielbienie Boga, nie mogą służyć jako zalecenia wychowawcze dla zwykłych wiernych. Spróbujmy zanotować pytania, jakie Eckhart nam zadaje, przy założeniu, że muszą to być pytania stawiane z perspektywy chrześcijańskiej, inaczej bowiem mogą się wydać niezrozumiałe. Skoro Bóg bezczasowy jest stworzycielem wszystkiego, skoro więc wszystko, co istnieje, obecne jest wiecznie i odwiecznie w boskiej myśli, włączając sam czas, czy możemy pojąć, że świat ma początek w czasie? I ogólniej, czy wolno powiedzieć, że to, co w boskiej myśli istnieje, jest mniej rzeczywiste niż to, co w naszym świecie znamy? A drugie pytanie jest takie. Skoro we wszystkim, co czynimy, dobrym czy złym, w cnocie czy grzechu, chwała Boża świeci, a chwale Bożej nasz duch ma się przyczyniać i dla niej się trudzić, dlaczego właściwie mielibyśmy dobro, nie zaś zło czynić? Dlaczego grzechu unikać?